Dzień dobry, witam i zapraszam na kolejny odcinek magazynu Tydzień w Powiecie. W minioną środę w Goreniu Dużym obradowali radni z gminy Baruchowo. Jednym z tematów poruszanych podczas sesji były zmiany w uchwale ustalającej zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy. Uchwała jest zmieniana z racji tego, że gmina Baruchowo podjęła już wcześniej uchwałę o podobnej treści, ale musiała być ta uchwała zmodyfikowana ze względu na to, iż zarząd powiatu włocławskiego nie uwzględnił jednego przystanku w swoim wykazie, w związku z tym my też nie mogliśmy go uwzględnić w swojej uchwale i obsługiwać, a co się z tym wiąże, również pobierać opłaty od przewoźników. Po wprowadzeniu nowelizacji ustawy dotyczącej utrzymywania porządku w gminach, zarządcy dróg odpowiedzialni są za utrzymywanie czystości na przystankach. Zarządca może przekazać pełnienie tych obowiązków innej jednostce. Tak też miało miejsce w przypadku przystanków powiatowych i wojewódzkich. Zostało ono przekazane w zarząd gminie Baruchowo. W związku z tym efektem tego jest właśnie powyższa uchwała. Od ponad 10 lat w zespole szkół z oddziałami integracyjnymi w Smólniku z powodzeniem realizowana jest idea nauczania w jednym miejscu dzieci zdrowych i niepełnosprawnych. Od 2002 roku w placówce prowadzone są oddziały integracyjne, wśród których uczą się dzieci z niepełnosprawnością ruchową, dziecięcym porażeniem mózgowym, z niepełnosprawnością intelektualną oraz dzieci z autyzmem i ADHD. Dzięki dostosowaniu placówki uczniowie w sposób swobodny mogą poruszać się po całym budynku szkolnym. Jesteśmy na terenie budynku dostosowanym dla osób niepełnosprawnych. W 2008 roku ten budynek nowej szkoły został oddany. Spełnia on wszystkie właśnie normy dla osób niepełnosprawnych, również na wózkach inwalidzkich. Mamy windę, mamy toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych. W szkole panuje przyjazna, serdeczna atmosfera, a w razie problemów uczniowie mogą liczyć na pomoc nie tylko opiekunów, ale również swoich rówieśników. Imprezy plenerowe i wspólne wyjazdy dodatkowo integrują. Z reguły z takimi osobami gadamy, na przykład na długich przerwach jemy razem śniadania, także jest w miarę dobrze, żeby czuli się właśnie tacy, no jak my, że nie są jakoś gorsi. Czuję się w szkole dobrze, wśród klasy też się czuję dobrze też w klasie. Rozmawiamy tam. Uczymy się czasami. Pomimo niepełnosprawności dzieci doskonale odnajdują się w relacjach z rówieśnikami i to właśnie dzięki nim oraz kadrze pedagogicznej mogą rozwijać swoje pasje, uczestniczyć w kółkach zainteresowań, a także w różnego rodzaju wyjazdach plenerowych. Wszystkie gminy w powiecie włocławskim przygotowują się do wejścia w życie nowej ustawy związanej z gospodarowaniem odpadami. Kwestia śmieci zaprząta również głowy samorządowców z Lubania. Chodzi o to, aby skutki zmian były jak najbardziej korzystne dla mieszkańców. Na chwilę obecną są dyskutowane wszelkie możliwe warianty, zarówno metody naliczania, czy to będzie od gospodarstwa domowego, czy od poszczególnego mieszkańca. Również staramy się wyliczyć koszty, jakie poniesie mieszkaniec w związku z wprowadzeniem nowej ustawy. Hala Ośrodka Sportu i Rekreacji w Choceniu była areną trzydniowego drugiego międzynarodowego turnieju koszykówki. W turnieju zorganizowanym przez Basketball Agency ILYB oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Choceniu wzięły udział drużyny złożone z chłopców urodzonych w 1997 roku. Rozgrywki prowadzone były głównie na hali sportowej w Choceniu. Nieliczne mecze odbywały się w hali w Wilkowicach. Organizator sprowadził do Chocenia 4 drużyny z Litwy i 6 drużyn z Polski. Między innymi Krew Sopot, który i Kasprowicz, i Nowrocław. Chłopcy przygotowują się do mistrzostw Polski swojej kategorii wiekowej, a ten, który tutaj na pewno im tym pomoże szkoleniowo. No i 4 drużyny litewskie, też czołówka tam w Litwie. I przez 2 dni odbyło się 20 meczy, 2 grupy po 5, każdy z każdym i dzisiaj są już mecze o miejsca. W finale zagra właśnie Krew Sopot z kadrą kujawsko-pomorską. Choć chłopcy z kadry są rok młodsi, ale te z kadra awansowali do finału, zagrają z Treflem. Też kadra się tutaj przygotowuje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Zawodnicy na zakończenie turnieju otrzymali medale, puchary, wyróżnienia indywidualne oraz nagrody rzeczowe. Turniej w Chodzeniu traktowany był przez trenerów szkoleniowo jako ostatnie przygotowania do Mistrzostw Polski. Tutaj w Chodzeniu doskonałe warunki są do organizowania takich imprez. Piękna hala,
wszyscy są na miejscu zakwaterowani, nie trzeba jeździć. Gościnność gospodarzy, to trzeba przyznać, że wszystko w porządku i drużyny są zadowolone z pobytu. To nie pierwszy turniej, to już drugi turniej w Choceniu. Ostatni turniej też kadeta, była drużyna nawet z Serbii, wygrała Opalenica. Także, że Choceń pomału staje się taką jakby tutaj bazą koszykarską, bo nie tylko turnieje, ale także obozy, kampy. No, są przychylni organizatorzy, tutaj właściciel hali Gosir Choceń. Podczas ostatniej sesji Rady Gminy w Kowalu podjęto decyzję o włączeniu przedszkola publicznego w Grabkowie do zespołu szkół w Grabkowie. Przedszkole w Grabkowie jest połączone razem ze szkołą podstawową i gimnazjum razem w Grabkowie. I proszę powiedzieć, czemu te zmiany służą? Te zmiany służą lepszemu zarządzaniu. Przedszkole w Grabkowie zostało utworzone 29 marca 2012 roku. Wówczas to Rada Gminy Kowal podjęła decyzję o utworzeniu placówki. Decyzja o włączeniu przedszkola do zespołu szkół to kolejny krok podjęty przez władze gminy Kowal w celu zmniejszenia kosztów ponoszonych na oświatę. W miniony czwartek w Zespole Szkół imienia Władysława Reymonta w Chodczu odbył się już czwarty powiatowy konkurs języków obcych, język angielski Chodecz 2013. W konkursie wzięło udział 7 szkół ze starostwa powiatowego. Zwyciężyła uczennica liceum z zespołu szkół w Izbicy Kujawskiej Justyna Czupryniak. Jak mówi sama laureatka, osiągnięcie tego sukcesu nie było wcale łatwe. Przede wszystkim dużo uczyłam się w szkole. Moja nauczycielka bardzo wiele mi pomagała. Oprócz tego w domu wykonywałam wiele zadań i starałam się uczyć słownictwa oraz gramatyki. Myślę, że pytania do czytania były bardzo podchwytliwe, dlatego musiałam długo się nad nimi zastanawiać. Warto było poświęcić godziny na przygotowania do konkursu. Odrobina stresu, a ile satysfakcji z wygranej, nie mówiąc już o atrakcyjnych nagrodach. Uczniowie, którzy dzisiaj uczestniczyli w tym konkursie, wykazali się bardzo dużą znajomością języka angielskiego, wspaniale się zaprezentowali, za co zostali oczywiście nagrodzeni przez starostę. Podobnie jak w latach poprzednich, tak i w tym roku nie zawiódł starosta włocławski Kazimierz Kaca, który nie tylko docenił uczestników, ale również nauczycieli. Rzeczywiście na terenie powiatu włocławskiego są, to co podkreśliłem, są ludzie, którzy dają młodzieży z siebie to, co jest najistotniejsze, a więc przekazują wiedzę, a szczególnie tą wiedzę, która w obecnych czasach jest bardzo potrzebna i bardzo wręcz pożądana, a więc nauka języków obcych. Dzisiaj się składa, że była konkurs nauki języka angielskiego i to jest bardzo ważne i istotne na tym terenie. W Lubrańcu dobiegł końca trzeci etap budowy kanalizacji sanitarnej. To bardzo poważne zadanie, dofinansowywane z pieniędzy unijnych, było rozłożone w czasie. Obejmowało nie tylko miasto, lecz również tereny wiejskie. Ale to jeszcze nie koniec inwestycji. Mamy podpisaną umowę na czwarty etap kanalizowania miasta i praktycznie po wykonaniu tego zadania całe miasto będzie skanalizowane, jak również bardzo dużo będzie oczyszczalni przyzagrodowych w terenach wiejskich, bo będzie ich wybudowanych około 600 sztuk. Prace przy budowie ostatniego etapu kanalizacji w Lubrańcu rozpoczną się, gdy stopnieją śniegi. Na dzisiaj to już wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Zapraszam Państwa na kolejny odcinek naszego programu za tydzień w środę.